Udało się zdobyć te środki. Otrzymaliśmy 30 tysięcy w konkursie Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom. Co więcej, dzisiaj otrzymaliśmy certyfikat gminy przyjaznej zwierzętom, co myślę dowodzi temu, że miasto Gniezno od wielu lat jest bardzo przyjazne zwierzętom i stara się robić wszystko, żeby żyło im się w naszym mieście jak najlepiej. 30 tysięcy ze środków marszałka wielkopolskiego, drugie 30 tysięcy dokładamy z budżetu miasta Gniezna. Dzięki tym środkom zakupimy klatki kennelowe, nowe budy, zakupimy karmę dla zwierząt, ale również uda nam się wysterylizować 16 kotów, a także będziemy zapraszali wszystkich mieszkańców do udziału w akcji propagującej tak ważną rzecz jak sprzątanie po swoim psie. Jest to nowy program samorządu województwa wielkopolskiego, gdzie chcemy zadbać właśnie o dobrostan zwierząt. Rozmawiałem z samorządowcami, z organizacjami pozarządowymi, że bardzo często już w pierwszym kwartale danego roku zaczyna brakować środków na to, żeby można było prowadzić schroniska, czy wykonać dostateczną liczbę sterylizacji, czy działań na rzecz zwierząt. Samorządy gminne niestety nie mają tych środków zbyt dużo, a uważamy po tych rozmowach, że należało w tym zakresie wesprzeć gminy. I dlatego zaproponowałem w połowie roku taką pilotaż zadania, żeby sprawdzić troszeczkę tak i po sportowemu, czy to jest potrzebne, tego typu działanie, czy tylko to, co rozmawiałem z samorządowcami, z organizacjami pozarządowymi, czy na pewno będzie też zainteresowanie. No, okazało się, że to strzałem w dziesiątkę. Zapotrzebowanie, empatia jest taka duża też w społeczeństwie i każdy, kto był w takim schronisku jak tutaj w Gnieźnie, czy też w innych, każdy widzi, że te działania są potrzebne, konieczne, a my w tym zakresie się włączyliśmy. To był pilotaż. Od 1 stycznia planujemy zacząć normalny program Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom ze swoim budżetem. Wiem, że będzie ten budżet zaproponowany radnym większy i zaraz na początku roku będziemy organizować dodatkowe w tym zakresie konkursy. Tak wspominałem przed chwilą, to nie będzie tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin, powiatów, ale także dla organizacji pozarządowych. Specjalne też będą dla nich środki i bardzo liczę na ich zaangażowanie i zadziałanie wspólnie, że gminy, organizacje pozarządowe i my jako województwo zrobimy dużo dobrego. Złożono do nas 77 wniosków z całej Wielkopolski. Mogliśmy przyznać kwotę 300 tysięcy złotych. Zadania były możliwe od 5 tysięcy do 30 tysięcy, z tym założeniem, że dofinansowanie jest 50 na 50, czyli od nas 50% środków, a z drugiej strony gmina mogła więcej. Dlatego cieszę się, że takie było też zainteresowanie. 17 wniosków otrzymało, 77, chociaż na początku chciałem, żeby wszystkie otrzymały, bo widziałem te wnioski, jakie to jest zapotrzebowanie. No niestety regulamin konkursu, który ogłosiliśmy, to uniemożliwiał, dlatego na Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sejmiku już prosiłem radnych, żeby się mocno pochylili. Od razu pan przewodniczący mówił, na pewno będziemy wnioskować o przekazanie większych środków, a jestem też w rozmowie z panem marszałkiem Markiem Woźniakiem. Mówił mi, zrobiliśmy dobrą pracę i liczę, że znajdą się dobre środki na kolejny rok. My się cieszymy naprawdę z każdego grosza. Uwierzcie mi państwo, że każda przyniesiona do schroniska paczka, każda wyciągnięta pomocna dłoń w kierunku schroniska, jego podopiecznych, to jest dla nas ogromna radość. Na ten moment ogromnie cieszymy się z takiej prozaicznej rzeczy jak koce, ręczniki, pościele, żebyśmy mogli zadbać o ciepło naszych zwierząt, ale wysokomięsne puszki, żwirek dla kotów, podkłady higieniczne, to wszystko jest na wagę złota dla nas. Ile jest psów, ile kotów w schronisku? Piesków jest 79 na dzień dzisiejszy, kotków około 20, 18, 20 kotków.